Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Ghosts i muszę pograć małe co nieco więcej w tą grę, poprzyzwyczajać się do niej, bo są takie momenty, że gra mi się fajnie, ale są takie momenty, że trafiam na kilka takich lobby, słuchajcie, tak jak w wielu częściach tych wcześniejszych Call of Duty, czyli World at War, Modern Warfare 2 czy Call of Duty 4, przeszkadzają nam ci hakerzy, pseudo-hakerzy oczywiście, którzy tam po prostu cheatują. Tak tutaj w Call of Duty Ghost, no niestety, ale przeszkadza najbardziej kamperiada, tak? I wiele oczywiście osób może powiedzieć, o kurczę, tam nie wiesz jak grać, czy coś takiego i tak dalej, ale słuchajcie, kiedy gra się na, teraz nie pamiętam jak się nazywa ta mapa, ale jest taka mapa w lesie, za chwilę oczywiście sypną się tutaj różne to komentarze, jaka to jest mapa, okej, dzięki. I słuchajcie, kiedy gra się na tej mapie, to się w pewnym momencie okazuje, że ma się tak naprawdę, tak jak kiedyś zresztą robiłem materiał, że właśnie do Call of Duty kolejne mapaki robi idiota, który nakreśla trzy ścieżki, lewa, prawa, plus środek z gównem na środku, jak dobrze ktoś pamięta. Tak dokładnie jest na takiej mapie. Mało tego, słuchajcie, na takiej mapie można po prostu dobrać sobie, to jest chyba customizacja Agility Suit, czy jakoś tak to się nazywa, a więc taki strój snajpera, takiego, który siedzi gdzieś tam w dziczy. I słuchajcie, najgorsze jest to, że wiele osób, a praktycznie każdy, kto zdobędzie jakiś tam achievement, kto zdobędzie jakieś tam ilość żądanych tam zabójstw i tak dalej, to może się przyodziać właśnie w ten ghillie suit, czy jak to się tam nazywa. W takim momencie taka osoba jest praktycznie niewidoczna wśród tych krzaczorów i jest to dosyć mocno irytujące. I na tejże mapie, o której właśnie myślę, a nie wiem jak ona się nazywa, właśnie czasami trafia się tak, że właśnie gra się bardzo fajnie, a w pewnym momencie po prostu trafia się na tą mapę i czy pójdziemy prawą stroną, czy pójdziemy pod górkę, czy pójdziemy środkiem, broń Boże, bo środkiem oczywiście za chwilę wyrwiemy zwierzyczki lub też właśnie z gościa siedzącego w krzaczorach, to jeszcze do tego pomaga mu to ghillie suit, a więc nie mamy zielonego pojęcia, gdzie ten ktoś jest, w jaki sposób do tego kogoś podejść, bo jeżeli pójdziemy inną drogą, to niestety, ale z tamtej strony też będzie ktoś siedział. No i no niestety, tak to wygląda, słuchajcie, czasami wbija się na takie lobby, gdzie po prostu ludzie siedzą cały czas. Tu zobaczcie, ten koleś ma te IED, czy jak to się tam nazywa, porozstawiane. Jeszcze do tego głupek rozłożył to blisko siebie, a więc mało brakowało, że sam rozpieprzyłbym jego, znaczy rozwaliłbym go jego własnym IED. Jeżeli ma się hakera, to oczywiście wiadomo, że taki koleś będzie prawdopodobnie gdzieś tam siedział. Do tego bardzo możliwe, że no koleś no ewidentnie przyjdzie tam jeszcze raz, a jeszcze jeżeli nas zabił w takim miejscu, to bardzo prawdopodobne, że ktoś tam będzie jeszcze siedział. Tylko i właśnie to nie jest z jednej strony problem, tak? Kamper jest prosty do podejścia, z tym, że jeden kamper jest prosty do podejścia. Jeżeli znajduje się na tej mapie sześciu kolesi, którzy absolutnie nie mają zamiaru poruszać się po tej mapie, to niestety to będzie przeszkadzać. I tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie, w tej chwili Call of Duty Ghost. Do tego mam wrażenie, że dużą winą właśnie takiego, a nie innego grania jest właśnie to ta słyszalność tychże kroków i niechęć ludzi do wybierania i bycia zmuszonym do wybrania tego perku Dead Silence. Bo jeżeli go wybiorą, to automatycznie rezygnują z czegoś innego. Nie chcą tego wybierać, chcą coś innego, a nie chcą, żeby ktoś ich słyszał, więc muszą mniej więcej się nie poruszać. Nie poruszać albo po prostu siedzieć gdzieś tam przyczajony tygrys ukryty smok. Tak więc tak to wygląda, słuchajcie. I mówię, no, irytuje mnie bardzo często Call of Duty Ghost, dlatego też nie pojawiają się te materiały, ale ostatnio zauważyłem, że bardzo fajną rzecz mi się robiło. Otóż zacząłem grać takimi jakimiś dziwnymi klasami, słuchajcie, naprawdę dziwnymi klasami.
I zaczęło mnie to bawić po prostu. Ja nie osiągałem tam jakichś gigantycznych wyników, aczkolwiek czasami chyba irytowałem, naprawdę mogłem irytować ludzi, którzy tam grali, bo jakimiś dziwnymi setupami ich rozpieprzałem. To było nawet dosyć zastanawiające. Zazwyczaj mimo to brałem jednak sobie ten perk Dead Silence, żeby można było podejść tego przeciwnika, ale słuchajcie, poza tym jakieś tam, na przykład ktoś, kto gdzieś tam siedział mocno przyczajony, to po prostu zapodawałem Danger Close, słuchajcie, tuba, i po prostu w tym momencie nie chciało im się zbyt długo siedzieć w takiej grze, wychodzili ci ludzie, tak więc dosyć pociesznie było. Zresztą zrobiłem coś podobnego ostatnio. Wczoraj zrobiłem coś takiego, taką próbę zagrania bronią Magnum z celownikiem razy 3 w Battlefield 4 i słuchajcie, powiem wam, że niektóre szoty były niesamowite, z odległości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów po prostu zgarniałem ludzi headshotem, co prawda na bardzo dużych odległościach i tych nawet średnich odległościach ciężko było na jeden strzał zgarnąć kogoś, jeżeli nawet trafiło się headshota, ale poprawiając już drugi raz, czy to w tłów, czy w tułów, nie w tułów, tylko w tułów, czy oczywiście w bańkę, no to w tym momencie zabawa się kończyła. Tak więc było to dosyć, słuchajcie, pocieszne. Też nie miałem jakichś gigantycznych wyników, ale właśnie fan był niesamowity. Dlatego też ja cały czas powtarzam, słuchajcie, grajcie ludzie dla fanu. Ja wiem, że czasami może coś irytować i że w tym momencie ten fan, ta zabawa z gry przeradza się w frustrację, bo ktoś cały czas nas dobiła po prostu jakimiś dziwnymi setupami. Do tego ktoś może gdzieś tam siedzieć i tak dalej, więc to oczywiście może frustrować w jakimś tam stopniu. No zobaczcie, no tutaj po prostu tak na klęczka trzeba iść, żeby po prostu nie wykorzystywać tego perka. No, kurczę, no dziwne, słuchajcie. Ludzie bardzo dziwnie grają w tej chwili w serii Call of Duty. Zauważyłem, że dzielą się ci ludzie na właśnie tych takich hardkorów, którzy grają chociażby na Modern Warfare 2 i tam, jeżeli nie trafia się oczywiście na jakieś tam tuby, nie tuby, takie różne tam rzeczy, snajperzy mi tam nie przeszkadzają, raz mnie trafią, raz mnie nie trafią, chyba że się trafi naprawdę na jakiegoś niezłego hardkora. I słuchajcie, i w Modern Warfare 2 gra się zupełnie inaczej, tam się biega cały czas, tam nie ma czegoś takiego jak siedzenie w miejscu. I zastanawia mnie, dlaczego tak jest, bo w Modern Warfare 2 też bardzo dużo osób wybierało zamiast perku ninja, a więc tego, który sprawiał, że nasze cichy były bezszelestne, nasze kroki były bezszelestne, tak w Modern Warfare 2 ludzie woleli wybrać sobie właśnie na przykład, nie wiem, komando lub też jakiś tam inny, czy tam pewna ręka, czy coś takiego, lub też jakiś inny tam perk w tym trzecim slocie. I mimo to, słuchajcie, ci ludzie biegali. Ta akcja była cały czas wartka. Kurczę, no trzeba było się tam naprawdę nieźle naspinać, żeby po prostu uwalić tych ludzi i trzeba było uważać. Czasami oczywiście można było takie kroki, można by powiedzieć, bardziej defensywne, znaczy grać bardziej defensywnie, o może tak, z tego względu, że ja na przykład czasami byłem nazywany kamperem, kiedy na przykład słyszałem, że ktoś biegnie, specjalnie czekałem, wiedziałem, że ktoś ma cały czas komando do tego nóż i tak dalej i próbuje mnie dziabnąć z 5 metrów, dlatego też dosyć często czekałem po prostu na takich ludzi, nie w sensie, że nie biegałem po tej mapie, tylko po prostu kiedy słyszałem, że ktoś nadbiega, no to w tym momencie załatwiałem sprawę w taki, a nie inny sposób. Tak więc słuchajcie, no mam nadzieję, że troszkę się to poprawi, chociaż wątpię. Ciekaw jestem, jak to będzie w tych nowych Call of Duty. Wątpię, żebym to sprawdził, szczerze mówiąc. No ale zobaczymy. Będę oglądał filmiki innych może youtuberów, zobaczymy, jak tam będą grać. Tak więc, no czekać. Dobra, słuchajcie, wróciłem z urlopu, tak więc mam nadzieję, że te filmy będą się pojawiały częściej. Tak więc trzymajcie się i pozdrawiam was serdecznie. Cześć!